Halo, halo kochani, dzień dobry, witam Was przeserdecznie tutaj z okolic Krakowa. Dokładnie dzisiaj, kochani, jesteśmy w Mogilanach, to tuż przy Zakopiance. VfL Bochum, Fußballschule Kamp, kochani. Bochum, klub z ogromną piłkarską tradycją w Bundeslidze. Przypominamy, że datowany powstanie klubu na 38 rok, rok przed wojną. Natomiast długi, nieprzerwany 30-letni pobyt w pierwszej Bundeslidze, teraz troszkę tam chyba zdaje się druga Bundesliga około środka tabeli. Natomiast kochani, ogromnie się cieszymy. Witamy serdecznie, jeszcze raz ogromnie się cieszymy, bo dotarliśmy tutaj dzięki, kochani, Tiger Hearts Academy, naszego serdecznego przyjaciela, trenera Marcina Kępy. Trenerze Marcinie, ogromnie chciałem Ci podziękować tutaj z tego miejsca za zaproszenie do Twojej wspaniałej imprezy. Wiemy, że to po raz drugi na obiektach tutaj w Krakowie, w Rublowicach spotykamy się, słuchajcie, z, uwaga, z jedną z trzech najlepszych akademii piłkarskich w Niemczech według ich rankingu, obok właśnie Borussii Dortmund, akademia VfL Bochum, kochani, z Dariuszem Woszem, który tutaj właśnie teraz przewodzi średniej grupie, kochani, stworzyli nieprawdopodobny system szkolenia. Słuchajcie, kochani, tam daleko widzicie trening bramkarski. Pracują w tej chwili bramkarze, trenerzy z VfL, ale w tej chwili mamy tam również, kochani, wychowanka trenera Marcina. Chłopak z Krakowi, Kraków, tam pracowali razem. Potem pierwsza Air Division w Holandii, w chwili obecnej zdaje się puszczanie po łomice, wypożyczenie, ale robi się już głośno o tym młodym człowieku. To 99 rok, Karol, no, gratulujemy serdecznie ciężkiej pracy, sukcesów. Karol, kochani, ma w tej chwili jakiś rekord, wyśrubował z ilością wpuszczonych goli, ma ich najmniej, słuchajcie, w historii chyba pierwszej ligi, także no, myślę, że w tej pierwszej lidze za długo nie pobędzie. Życzymy sukcesów i gratulujemy serdecznie Tobie, Marcinie, ponieważ to ogromna satysfakcja dla trenera. To tak jak my, rodzice, ja nawet nie wiem, jak to porównać, kochani, ale myślę, że nie jeden rodzic pęka z dumy, kiedy jego dziecko, czy nie wiem, kończy jakieś ważne projekty, szkoły, studia. Słuchajcie, to tak, myślę, może się czuć trener, który tutaj jakby taką rzecz dla nas robi. Słuchajcie, tu właśnie w tej chwili zaangażowany w pomoc, słuchajcie, przesympatyczny człowiek, słuchajcie, właśnie w tej chwili w ramach paparazzi. Marcinie, serdecznie Cię pozdrawiam, jeszcze raz z tego serduszka dziękuję. Kochani, stworzyliśmy playlistę i w tej playliście będę starał się dać Wam codziennie informacje z jednego, dwóch treningów. Całego materiału obszernego Wam nie nagramy, ponieważ nie da się, kochani, nie pomieści tego ani moja kamera, ani nie jesteśmy w stanie tego logistycznie ogarnąć. Przypominamy, że o 8 rano rozpoczyna się, o 8.30 rozpoczyna się kamp dla tych zawodników. Do 17.30, słuchajcie, przejdą cztery jednostki treningowe. Zdaje się, że dwie piłkarskie, regeneracyjną, techniczną, jednostki motoryczne, kochani. No, tu naprawdę będzie bardzo dużo prac. Aktywny czas do godziny 17, kochani, pod okiem wspaniałych szkoleniowców. Słuchajcie, niesamowita sytuacja, ale niewiele kampów w Polsce może się poszczycić, kochani, że na jednego trenera przypada pięciu zawodników, a tu dokładnie tak jest. Kochani, kilka chwil temu nagrałem dla Was live, natomiast bardzo przepraszam za jego jakość, ale nie może być lepsza, ponieważ jakość technologiczna naszego, słuchajcie, starszego Samsunga, zobaczcie, właśnie w tej chwili dowiedzieliśmy się, że 1200 odsłon, czyli 1200 osób, kochani, go odwiedziło. No, cieszymy się ogromnie, że z nami byliście, natomiast, kochani, musiałem odpalić kamerę stacjonarną, dlatego że jakby jakość obrazu z tej kamery jest zdecydowanie, słuchajcie, czystsza. Jest w nim stabilizacja, czyli w tym momencie no, nie ma tego Parkinsona, tego trzęsącego się obrazu. Możemy troszeczkę zoomem Wam przybliżyć, pokazać uczestników.
pokazać, co robią, słuchajcie. Natomiast no, cieszymy się ogromnie, że tutaj jakby VfL Bochum uzewnętrznił się też na rodziców, na nas, że możemy podpatrzeć, co robią, jak robią, dlatego że no, mieliśmy okazję już wziąć udział w kampie klubu z Bundesligi. No, niestety tam nie za bardzo rodzice mieli dostęp, słuchajcie, do tego. Tutaj z kolei rodzice mogą wspierać swoje pociechy na trybunach. Natomiast no, wspaniale to jest przygotowane. Cieszę się ogromnie, pomimo że jakby poziom zmęczenia mojego jest naprawdę ogromny, ponieważ jak wiecie, od 1 do 12 lipca w Jarocinie ogarnęliśmy bardzo duży ogólnopolski turniej, przez który w trzech rocznikach przewinęło się blisko 500 osób. Potem, kochani, nasz kamp w Buchołazach Szabełkowe, ale jakże inny od tego, który jest tutaj, słuchajcie, nasz kamp bardziej rekreacyjny, bardziej, słuchajcie, taki no, nie nastawiony tak bardzo na pracę jak tutaj. Tutaj specyfika jest taka, aby te dzieci jak najwięcej z tego stołu wzięły, słuchajcie, być może będą wzięte pod monitoring tutaj, być może ktoś kiedyś dostanie szansę trenowania w szkółce w Niemczech, w jednej, kochani, z trzech najlepszych szkółek w Niemczech. Także niesamowite. Słuchajcie, tutaj macie grupę średnią, mi przyniesie chwilkę, zatrzymałem, natomiast zobaczcie, tam w oddali, myślę, że gdybym przywiózł tutaj trójkę szabelków, kochani, to tu, na tym boisku właśnie pracowałaby teraz Nasia. Natomiast zobaczcie, tam dalej są młodsze roczniki, kochani, tam dalej, słuchajcie, pracują młodsze roczniki i tam, myślę, miałby okazję popracować, kochani, Kudełek. Natomiast zobaczcie, niesamowita sytuacja i między innymi dlatego postanowiliśmy przejść na zapis kamerą naszą stacjonarną, nie telefonem, przepraszam, ponieważ w tamtej zacienionej części w tej chwili trwa taki trening siłowo-motoryczny. Słuchajcie, robią chłopaki rzeczy, które na pewno dogłębnie poruszą wszystkie tutaj od mięśni brzucha. Myślę, że będą mieć dokładnie, słuchajcie, zruszony każdą część ciała. Świetnie to wygląda, obserwuję ich kątem oka już od dawna, dlatego że jakiś czas live trwało, oni na początku mieli tutaj z piłką bardzo dużo ćwiczeń, bardzo dużo pracy. Teraz fragment treningu przeniósł się właśnie w tamtą zacienioną część. Tam nie ma piłki już, kochani, od dobrych, myślę, 15 minut, może 20, od ostatniej przerwy na picie. Chłopcy tam sobie przenieśli wodę, żeby w tym momencie być bardziej kompaktowo, żeby nie tracić z jednostki treningowej przechodząc, a poza tym mają cień, czyli jakby temperatura wody będzie też bardziej przyjazna. A tam w panoramie, kochani, zobaczcie, teraz się tym zoomem troszkę pobawimy, piękne miasto Kraków. Słuchajcie, dobrze mi tutaj w okolicach Krakowa. Jest kilka miejsc w Polsce, gdzie mógłbym zamieszkać. Kilka miejsc, gdzie naprawdę, jeżeli mówimy o mniejszych miejscowościach, takich jak, nie wiem, Krosno, Beniaminek, które serdecznie pozdrawiamy. Byliśmy tam 2 lata temu na zaproszenie naszego wspaniałego przyjaciela, też ogromnego pasjonata. Pozdrawiamy Cię, Grzesiu Raus, bardzo gorąco. Też człowieka, który, słuchajcie, co jakiś czas wypuszcza do fajnej, dużej, profesjonalnej piłki zawodnika. Podobnie jak tutaj, kochani, trener Marcin, tak jak mówiliśmy, tam mamy bramkarza z reprezentacji Polski, rocznik 99. Kochani, jesteśmy ogromnie szczęśliwi, naprawdę. Poziom mojego entuzjazmu jest ogromny, zmęczenie również, ale kocham tą robotę i nie zamienię ją na żadną inną. Przypominam Wam jeszcze jedną rzecz w tym wejściu, za chwileczkę połączę się z Wami, kiedy jakby troszeczkę zmieni się tutaj dynamika treningu, przejdą może do pracy z piłkami, wtedy zrobimy króciutki zapis, będziemy robić zawsze fragment zapisu z każdej jednostki treningowej. Powrócę wtedy, kochani, do Was z kamerką, zrobimy ten króciutki zapis, natomiast jeszcze raz Wam powtarzam, że bardzo lubię tą robotę. Strasznie się cieszę, że tu jesteśmy. Właściwie, kochani, kiedy ja dojeżdżałem tutaj, to mamcia dopiero wydawała ostatnich uczestników naszego obozu. Przypominam Wam, że w Banderozie również mieliśmy w kampie około 50 zawodników, 40, przepraszam, zawodników z kadrą, było nas 40 kilku. Natomiast tu, kochani, serca Tygrysie Akademia,
Hard Tiger to wspaniały projekt właśnie trenera Marcina, który zdobywał duże doświadczenia przy Krakowi. Kraków, to tam się poznaliśmy. Przypominam Wam, że Gutek, kiedy był zawodnikiem Zagłębia Lubin, często dane nam było pracować razem. Dzisiaj te znajomości, dzisiaj te przyjaźnie, dzisiaj, kochani, te no, takie niewinne spotkania sprzed lat przynoszą jakby owoce i ogromnie dziękujemy za zaufanie, że możemy tutaj być. Słuchajcie, przypominam Wam jeszcze jedną rzecz. Tutaj są naprawdę wspaniali trenerzy, tutaj są naprawdę wspaniali piłkarze z ogromną, słuchajcie, przeszłością piłkarską z Bundesligi, ale tutaj jest u nas przede wszystkim, kochani, dzisiaj gość honorowy. Słuchajcie, Dawid Odnor, który, zobaczcie, staram się tutaj zoomem w tej chwili Dawida złapać. Czekajcie, uciekamy. Są troszkę zacienieni, och, mamy. Słuchajcie, Dawid to trzecie miejsce Mistrzostw Świata w 2006 roku z reprezentacją Niemiec. Słuchajcie, Dawid to wicemistrz Europy z roku 2008, tam w finale Niemcy przegrały. Słuchajcie, kochani, to człowiek, który asystował na Mistrzostwach Świata w 2006 roku przy bramce, która dała zwycięstwo Niemcom nad Polakami, zrobił szybki rajd, jeden z najszybszych piłkarzy w historii w tamtym okresie grających. Słuchajcie, mistrz Niemiec z Borussią Dortmund, Puchar Niemiec z Borussią, kilka lat w lidze hiszpańskiej, grając przeciwko Messiemu, Ronaldo, Ronaldinho, innym wielkim tego świata. Słuchajcie, to ten wspaniały, sympatyczny, skromny człowiek. Słuchajcie, miałem Ci ogromną przyjemność wymienić kilka słów, zwykłe, kuriozalne, how are you, fine, fine, super, mówię, świetna robota, na tyle, na ile potrafiłem, łamaną angielszczyzną, niemszczyzną, powiedziałem, że gratuluję mu wspaniałych wyników, że gratuluję mu wspaniałych sukcesów, skromnie podziękował, super facet, słuchajcie, aż ciężko uwierzyć, że mamy gwiazdę takiego kalibru, słuchajcie, na naszym kampie. Kamp, tak jak mówimy, jest po raz drugi organizowany za rok. Myślę, trenerze Marcinie, że nie ma szans, nie pomieścimy się tutaj, słuchajcie. Na pewno będzie kilka turnusów, nie będzie tych historii covidowych, oby tak było. Pomimo właśnie tej covidowej historii zgromadziłeś wspaniałą tutaj no, ilość piłkarzy. Jesteśmy dumni, że wśród tych piłkarzy, kochani, dostaliśmy zaproszenie, kochani, z Gutkiem. Także no, wyrósł nam ten nasz Gutek, naprawdę wysoki facet. Natomiast są to naprawdę fajne momenty. Trenowali razem, widzieliście na live'ie, metr od siebie. Były momenty, kiedy Dawid przykucnął, przyglądał się pracy nóg Gutka. No, muszę Wam powiedzieć, kochani, że magiczne miejsce, odpowiedni czas, odpowiedni moment. Wzięli piłki, czyli za moment pewnie dalsza część treningu z piłkami. Zobaczcie, Dawid Odnor prezentuje, kochani, ćwiczenia grupie starszej. To jest naprawdę nieprawdopodobne przeżycie dla tych chłopców. Kochani, możliwość popracowania z jednym z najszybszych piłkarzy swojego pokolenia. Wiele powiedzieliśmy naprawdę tutaj dobrego o Dawidzie, ale no, co byśmy nie powiedzieli, to i tak będzie za mało. Przed chwilką zaprezentował im, jakiego ćwiczenia oczekuje od grupy chłopców. Natomiast tak rozmawiamy tu z jednych rodziców, że dynamika obozu jest naprawdę niesamowita, że dzisiaj na pewno będą mieć, słuchajcie, zobaczcie, Gutek po zewnętrznej, będą mieć naprawdę dzisiaj ogromną tutaj, ogromne obciążenie, stąd myślę, nasza wyprawa gdzieś, kochani, do aquaparku na pewno pomoże tutaj troszkę się zregenerować. Oczywiście nie mówimy o pływaniu, ponieważ pływanie to tylko dodatkowo zabierze prąd. Teraz, słuchajcie, po dłuższej biegniemy, potem po jeszcze dłuższej, słuchajcie, zobaczcie, czyli takie troszeczkę wahadełko, ale z piłką. No, przyglądają się trenerzy, komu ona zdecydowanie nie przeszkadza, kto jeszcze ten element ma do poprawy. Natomiast, słuchajcie, nigdy nie będzie tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. No przecież Messi cały czas trenuje, słuchajcie, i inni wielcy tego świata. No tak to, kochani, wygląda, tak to ma działać.
Natomiast nie wiem, czy to jest w formie jakichś, kochani, wyścigów, czy bardziej w formie właśnie, słuchajcie, takiej luźnej, zabawowej, ale my się w to nie wkręcamy. Przypominam, że będę robił fragmenty, urywki z pierwszego treningu. Większą część tego treningu nagraliśmy w formie live, natomiast teraz, słuchajcie, staramy się to dograć troszkę kamerą stacjonarną. Codziennie po kilka chwil. Oczywiście widzę teraz odpoczynek, chłopcy schodzą do pompek, ale chyba nie wszyscy, czyli generalnie musiała to być chyba wysiwi, tak? Być może ci, którym się nie udało tak szybko skończyć, być może oni są w tym momencie w ramach nagrody nagradzani pompką, reszta w tej chwili no niestety pompować nie będzie, czyli nie pójdzie w masę. Natomiast, tak jak mówię, kochani, co jakiś czas będziemy zapalać kamerkę, pokazywać, co się u nas dzieje, potem pomontujemy to w jeden filmik, natomiast przypominam, to pierwszy dzień kampu, zaraz po otwarciu, kochani, natomiast my tu chcemy pracować. To jest kamp, w którym się pracuje bardzo dużo, dlatego jeżeli za rok poszukujecie takiego miejsca, jeżeli chcecie popracować z systemem pracy właśnie niemieckim, porównać to do swojego treningu klubowego, zobaczyć, czy tak naprawdę ten klubowy jest naprawdę aż tak ciężki, czy może dlaczego właśnie niemiecka piłka odjechała tak, jak odjechała. Zapraszamy serdecznie za rok do Krakowa. Musicie polajkować, kochani, stronę Serduszek Tygrysik. Ja pokażę wam, słuchajcie, jeszcze raz, jak to wygląda, jak szukać, jakie mają logo, bo tam zawsze będziecie mieć informacje z tego kampu, wielką, obszerną fotorelację. Zresztą na ten cel jest zrobiona, kochani, na ten cel jest zrobiona wydarzenie, w którym się wiele dzieje, właśnie tam idą posty. My nie bierzemy, kochani, w tym udziału, my tu tylko naszą kamerką staramy się jakby prześledzić kamp chłopców. Natomiast zobaczcie, kochani, szukajcie takiego logo, to jest współorganizator takiego logo Tiger Herz Academy, czyli Tygrysie Serduszko. Tu macie takie logo, jest fanpage na Facebooku, to jest akademia, która tutaj, kochani, jakby partneruje, współorganizuje ten obóz po raz drugi. Ogromnie się cieszymy, że dostaliśmy szansę tutaj pobytu. Natomiast zobaczcie, w tej chwili będzie jakiś kolejny wyścig, ale już z piłką w ręku, czyli tak naprawdę bardziej tutaj prędkościowa sprawa. No, tu chyba, myślę, wszyscy na prędkości, którzy chodzą, mają lepiej. Gutek zawija jako pierwszy, mają szybką tą drużynę. No, czyli w tej chwili, słuchajcie, sprawdzamy, jak wyglądamy chyba na tle innie połapanych grup. Natomiast no, widzę, że zdecydowanie jesteśmy chyba najszybsi, jeżeli mówimy o tej gutkowej grupie. Zobaczcie, teraz Gutek zawija z powrotem. No, jak na jego wzrost, kochani, tej koordynacji trochę brakuje, ale ja wierzę, że przyjdzie mięso i będzie na pewno dużo, dużo lepiej. Sporo treningu motorycznego jeszcze, natomiast no, też do tej motoryki potrzeba troszkę ciała, bo tak nam bardzo mocno urósł. W tej chwili 1,80 m, kochani, 1 zdaje się, czy 2. To są idealne warunki, słuchajcie, na ten czas, tylko jeszcze byłoby fajnie, żeby pojawiły się, słuchajcie, mięśnie i więcej tego mięsa, żeby było z czego brać. W każdym bądź razie, słuchajcie, znowu będą werdykty, czyli chyba znowu ktoś tam dostanie w formie nagrody pompki, być może, a być może nie. Natomiast nie wkręcamy się w to, kochani, wy się nie wkręcajcie, pamiętajcie, to jest króciutki sygnał. Króciutko pokazuję wam, co się tutaj dzieje, jak pracujemy. Pracują cały czas maluszki, natomiast zobaczcie, część z nakryciem głowy, kochani, natomiast no, ciepło jest, dzisiaj jest naprawdę piękny, ciepły lipcowy dzień, 20 dzień lipca. Kochani, pozdrawiam serdecznie, za kilka chwil do was wrócę, natomiast zobaczcie, co oni tam robią. Oni teraz skaczą, oni teraz jumpingują, zobaczcie, naprawdę niesamowity trening. Niesamowity trening, no to jest niesamowite. I to oni jeszcze tak skaczą, że raz jedni są w górze, raz drudzy w dole. Może tak właśnie to ma być. Ale niesamowity trening. Przypominam wam, że dwóch trenerów na grupę. Średnia trenerów na ten obóz, 5 uczestników na jednego trenera. Wspaniały wskaźnik. Nic, tylko pracować. A my dodatkowo, przypominam, pracujemy
z wicemistrzem Europy, z Dawidem Odonkorem. Do zobaczenia. Dawid Odonkor cały czas tutaj, kochani, prezentuje, pokazuje, jak wyglądają ćwiczenia. Zobaczcie. Dawid Odonkor, kochani, jakby tutaj, zobaczcie, pokazuje poprawność ćwiczeń, a z boku w języku polskim komentuje jego asystent, drugi trener. Zresztą nie wiemy, kto kogo asystentem jest, kochani, natomiast no, tak to wygląda, że Dawid właśnie świetnie prezentuje ćwiczenia, natomiast trener polskojęzyczny, Dawid nie mówi po polsku, trener jakby tutaj tłumacz. Muszę wam powiedzieć, kochani, że jest to dla mnie niesamowita sytuacja. Zobaczcie, teraz piękna, jak ten facet, słuchajcie, on już ma sporo lat. Natomiast w żadnym calu tego nie widać. Jesteśmy naprawdę pod ogromnym wrażeniem i zapisuję to dla was przede wszystkim, słuchajcie, żeby pokazać wam, kochani, że na tym kampie Dawid Odonkor nie przyjechał, kochani, robić autografy, zdjęcia, czyli to taki, kochani, no już naprawdę celebryta z wysokiej puły, tylko przyjechał pracować. On tutaj gra z naszą drużyną, bawi się, trenuje, prezentuje, pokazuje ćwiczenia. Bardzo, słuchajcie, skromny, wspaniały facet i no, powiem wam, sam jestem pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że przyjechałem tutaj zrobić sobie zdjęcie z Dawidem. Natomiast zobaczcie, mamy kolejne ćwiczenie, właśnie mamy wziąć piłkę, postawić, przenieść ją z powrotem, wrócić do szeregu i poleci następny. Zobaczcie, szykuje się chyba Dudek do startu, a może teraz już w pojedynkę, a nie drużynowo. Natomiast no, każda forma taka dodatkowej rywalizacji nakręca zawsze do jeszcze większego sięgania po zapasy rezerw. Słuchajcie, każdy z was, nie wiem czy wie, ale macie takie rezerwy, że to się w głowie nie mieści. Wystarczy spuścić za wami psa z łańcucha i skoczycie 30 cm wyżej, pobiegniecie 3 sekundy szybciej. Tak jest, kochani. I sztuka polega na tym, żeby bez tego psa skoczyć do góry i pobiec jeszcze szybciej. Także życzymy wam tych połamania blokad w głowach, bo to często tam jest. Słuchajcie, więcej może właśnie prądu w mięśniu i przede wszystkim trenerów mądrych, którzy potrafią te rezerwy z was wyciągnąć. Kochani, tak jak mówię, braknie nam karty pamięci, braknie nam prądu, braknie nam wszystkiego, jak będziemy zapisywać całe treningi, także za chwileczkę do was wracam. Zgubił Dudek piłę. Świetne, naprawdę świetne ćwiczenie, kochani. Takie wahadełko, ale wystarczy dołożyć zwykłą piłę i zrobić to w formie wyścigów. Natomiast gdzieś Dudek postawił piłkę i ona z talerzyka uciekła, stąd chyba prowadzenie oddał, bo miał moment, słuchajcie, że chyba pierwszy w tym ćwiczeniu był. Natomiast piłka się stoczyła z talerzyka, jakby powrót po tą piłkę rozwalił, słuchajcie, chyba cały system, natomiast nie wiem, czy nie są tutaj jako drudzy w tej chwili. W każdym razie istotne to nie jest. Najważniejsze chciałem pokazać, kochani, formę fajnej zabawy, fajnego treningu. Słuchajcie, kochani, zobaczcie, jaka dynamika, jaka intensywność. No naprawdę, my spodziewamy się tutaj jakichś cudów i tak dalej, ale rozmawiamy tu z kolegą, kolega też się przygląda, słuchajcie, pracy i naprawdę, no, jaka dynamika. Zobaczcie, jest pompka, zejście do zera, wyskok do góry. Natomiast na takiej intensywności, kochani, że no, wyciągną ten prąd z nich. Nie ma siły, słuchajcie, tu dzisiaj. Myślę, że każdy zje spokojnie dobry obiad. To będzie naprawdę, słuchajcie, dobry, ciężko przepracowany dla nich dzień. Być może nie jeden, słuchajcie, zobaczy, na czym polega tak naprawdę ciężka praca i co nas różni potem w tej piłce dorosłej, bo tak jak wam mówię, słuchajcie, gdzieś mieszkamy w blisko granicy zachodniej, gramy często jako Żaki, Orliki, słuchajcie, ogrywamy tam te nasze niemieckie kluby, natomiast potem od trampkarza jest, słuchajcie, jakaś nieprawdopodobna metamorfoza, nagle, słuchajcie, tak jakbyśmy się zatrzymali, słuchajcie, a oni poszli dalej, no i tak to wygląda, no, ta ich piłka młodzieżowa, ich Liga Mistrzów, ich Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, a my, słuchajcie, no, my ciągle jesteśmy za projektem, stwórzmy Ligę Mistrzów C dla nas, dla Malty, dla słuchajcie, innych krajów Gibraltaru.
tam, gdzie będziemy mogli się mierzyć, bo no, ostatnio słabo nam to wychodzi. Kochani, czekamy na kolejne zajęcia. Zaraz do Was zobaczcie, po raz kolejny Dawid pokazuje ćwiczenie. To jest naprawdę niesamowite, no, ale dla nich frajda, nie? Popracować z kimś takim. Słuchajcie, to jest pamiątka na całe życie, naprawdę. Piłka oczywiście w bramce. W tej chwili przeszli chłopcy na trening strzelecki, ale żeby nie było tak łatwo, kochani, to jest trening po prowadzeniu piłki, po slalomie, po dryblingu. Słuchajcie, w tej chwili jest informacja, że piłkę celujemy do krótkich brameczek. Zobaczcie, między słupkiem a pachołkiem jest może metr, myślę, może półtora, więcej na pewno nie, miejsca. I tam będą chłopcy próbować umieścić piłkę po slalomie. Przypominam, kochani, pracujemy według metodologii VfL Bochum, jednej z trzech najlepszych akademii, kochani, w Niemczech. Nie według mojego rankingu czy organizatora, tylko według rankingu, który jest prowadzony na terenie Niemiec. Tam się do takich rzeczy naprawdę bardzo mocno przykłada wagę. Oczywiście, kochani, są też akademie, jakby, które pracują bardziej na selekcjach, tak? Czyli tych dużych, ogromnych, wielkich klubów. Często jak gdyby tam idą właśnie wychowankowie, którzy wychodzą, jak Gündogan tutaj z akademii, czy inni wielcy ludzie. Natomiast jakby no tam, gdzie są ogromne, duże akademie, są ogromne pieniądze, kochani, czasami łatwiej jest zawodnika kupić, jak od podstaw wychować, bo to są ogromne koszty, to są wielkie nakłady czasowe. Oczywiście żadnej gwarancji, bo przecież jakaś niefortunna kontuzja, kochani. No, dlatego troszkę to smutne, kochani, że mimo wszystko ci z ogromnym potencjałem, ci tam na wielcy na rynku, często jednak pracują drogą selekcji, ale mocno się to zmienia, kochani. Gdzieś u nas w Polsce Legia wyprodukowała w tej chwili, słuchajcie, wspaniałe obiekty. Nasz serdeczny przyjaciel, któremu życzymy wiele sukcesów, trener Sebastian Łokaj, wiele lat pracował z naszymi szabełkami, mamy wiele wspólnych materiałów na kanale, prowadził motorycznie moje szabełki, prowadził trening indywidualny na wspaniałych, fajnych salach. Przypominam, kochani, że zobaczcie, tutaj teraz Gutek na prowadzeniu piły umieszcza piłkę przy samym słupku, także nie ma problemu z celnością, nie ma też problemu tutaj z dryblingiem, ale nigdy nie może być lepiej, żeby było jeszcze lepiej, tak? Zawsze można przyspieszyć, zawsze ułamek sekundy, zawsze jeszcze, kochani, no po to jest trening, tak? Natomiast wracając jeszcze na sekundkę do Legii, do trenera Sebastiana Łokaja, został trener w tej chwili, słuchajcie, trenerem od motoryki, nie wiem w jakich grupach wiekowych, ale rozpoczął pracę w Legii. Życzymy Ci, trenerze Sebastianie, wiele radości, sukcesów, abyś właśnie tutaj święcił sukcesy swoich podopiecznych, bo to są rzeczy, które dają siłę, dają moc, a jakby no największą właśnie sukces wychowanka. Tak jak, słuchajcie, tutaj przypominam, trener Marcin dzisiaj na treningu ma swojego wychowanka, reprezentanta Polski z premier z holenderskiej ligi, obecnie wypożyczonego w Puszczy Niepołomice. Ma, słuchajcie, Karola, życzymy Ci, Karolu, wiele sukcesów, a Tobie, trenerze Marcinie, jeszcze wielu tak wspaniałych, słuchaj, wychowanków. Także, słuchajcie, no jeszcze kilka prób. Tutaj jeszcze chwilkę pobędziemy przy tym fragmencie treningowym, natomiast słuchajcie, o 13 oni mają przerwę na obiadek, także w tej chwili, słuchajcie, myślę, że to już końcówka też tego treningu, także będziecie w tej chwili trafił Krótek Dawida prosto w stopę, ale tu przy słupku, także chyba obronił Dawid strzał. Natomiast no, naprawdę, być może on też jeszcze nie ma świadomości, z kim pracuje, z kim się udało popracować, jaką pamiątkę na swoim rozwoju, na swojej drodze piłkarskiej tutaj trafił. Także jeszcze raz, kochani, do zobaczenia. Uciekamy na obiadek. Przypominam, że to pierwszy dzień. Och, teraz piękne okno na koniec. W tamten winkiel górą zapakował.
Natomiast no, życzymy dobrego kampu dla Was wszystkich, smacznego, chłopcy, na obiadku. Sam się idę posiłkować. Za chwileczkę do Was wrócę. Po obiadku zaczniemy znawiać kolejne materiały, nagrywać do naszego dzisiejszego odcinka. A tutaj maluszki w tej chwili cały czas w gierce. Uff, piękna obrona bramkarza, słuchajcie. No. Zobaczcie, w tej chwili odpoczywają, diamentowa pompka na piłce, taka forma przerywnika, słuchajcie, odpoczynek zawsze jest potrzebny, słuchajcie, natomiast no, tak się odpoczywa, słuchajcie, na treningu według niemieckiej metodologii, dlatego ich motoryka jest tam, gdzie jest, ich siła jest tam, gdzie jest, kochani. Jeszcze raz przypominam, kiedyś z FA byliśmy na turnieju w Kassel. Pamiętam, że dopóki graliśmy z Dorfami, lokalnymi drużynami, wyglądało to nieźle. Natomiast kiedy przyszło nam się mierzyć nagle z akademiami, z czołówką tutaj niemieckiego systemu szkolenia, to w roczniku 2-6 wyglądaliśmy, jakbyśmy grali albo z 2-4, albo my, jakbyśmy byli 2-8, kochani. Każdy pojedynek ciałem, każdy pojedynek barkiem przegrywamy. Natomiast tutaj, zobaczcie, troszkę strzelamy, a co jakiś czas pompujemy. Jak nie pompujemy, to skaczemy do góry. Jak nie skaczemy do góry, to robimy stabilki. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Oczywiście cały czas, kochani, dynamika, intensywność. Słuchajcie, zmieniamy stację, czyli tak naprawdę przesuwamy się. Być może będziemy strzelać z nogi prawej i z nogi lewej. Nie wkręcamy się w ćwiczenia, bardziej tutaj w formie może nie ciekawostki, ale takiej pamiątki, czy ewentualnie dla Was do podglądu, jak wyglądają treningi w niemieckiej akademii, kochani. Także jak prowadzimy piłkę, jak strzelamy. Słuchajcie, ja nie jestem pewny, czy ci ze środka nie mają strzelić do środka. Ci na boki strzelają na boki, a ci chyba ze środka do środkowej bramki. Czyli typowy trening na celność, kochani, po jeszcze takim dodatkowym balansie, czy no inaczej ze stojącej piłki, inaczej, słuchajcie, kiedy układamy ją sobie pod strzał. Tak, myślę, że boki strzelają do boków, środek strzela do środka. To moja dedukcja, może tak nie jest, kochani, ale ja tutaj nie jestem z jakiegoś sztabu trenerskiego, nie mam za zadanie tutaj jakby no, rozpracować treningów na szczegóły. Kochani, bardziej pamiątka. Jeszcze raz cieszymy się, że tu jesteśmy i oczywiście odpoczynek. Zobaczcie, Dawid pokazuje pompkę na jednej nodze, ale motoryka jego niesprawność jest jeszcze nieprawdopodobna. To jest jeszcze kocur cały czas, słuchajcie, mimo że PESEL się oszukać nie da, ale kochani, myślę, że zobaczcie, i kolejna pompeczka z nogą u góry. No brawo. Oj, to tak powiem, żywo mu to idzie, słuchajcie. To nie jeden raz pokazać. Zobaczmy, jak kopiują go chłopcy. No, tu chłopak daje radę świetnie. Natomiast prądu musi być dużo, żeby takie rzeczy robić. Przypominam, że to już jest 1,5 godziny za chwilę jednostki treningowej w pełnym słońcu upale. Troszkę tam w cieniu pobyli przez chwilkę. A teraz zobaczcie, no, nie, ile trzeba, kochani, siły, żeby zostać piłkarzem. Okej. Okay. Już teraz jestem pewny, że na prawej strzelaliśmy z prawej do prawego rogu, ze środka do środka, z lewej do lewego. Gutek w tej chwili po skrajnej w lewej. Natomiast, kochani, ja mam dla Was taką informację. Ten trening trwa 2 godziny, nie 1,5. Także ogromny szacun, słuchajcie. Oczywiście są chwile jakiegoś przystoju czy odpoczynku, ale generalnie intensywność tego treningu jest naprawdę kilkukrotnie wyższa od treningów często w naszych rodzimych klubach. Tym bardziej, że tak jak mówię, każde ćwiczenie z piłą co chwilę jest przerywane ćwiczeniem na motoryk. W tej chwili to jest chyba, myślę, ostatni element tego treningu. I chłopcy po tym udadzą się na obiad. Ja już myślałem, że idą na obiad, natomiast teraz podpatrzyłem, że jednak, słuchajcie, teraz oni są na nodze lewej. Tu strzelali na nodze prawej, teraz, słuchajcie, będą na lewej. Także Gutek, a nie, Gutek jest na prawej. Teraz było na prawej nodze, a tu chłopaki
każdym razie, słuchajcie, chyba ci co byli na lewej, to na lewej, ci co na prawej, na prawej. Natomiast gratulujemy jeszcze raz serdecznie. Tam trenerzy zatrzymują, uwaga, jest forma zabawy, są uśmiechy. Uwaga. Ja myślę, że to jest też chyba jeszcze forma swojej rywalizacji, bo chyba liczą im punkty, która drużyna przegrani pompują i to tak było, słuchajcie. Potem ci, którzy się tutaj najlepszą celnością popiszą, to przechodzą, słuchajcie, na kolejną stację bez pompowania. Ciekawe ćwiczenie, słuchajcie, na pewno do zastosowania w niejednej akademii. Złożoność jego nie jest ogromna. Zobaczcie, ile radości i uśmiechu przy okazji. Natomiast, no, patrzcie i... No nie, to nie będzie zaliczone, bo ci chłopcy muszą trafić, kochani, tutaj między pomarańczowo a biało, czyli w tej chwili, uwaga. Ach, za późno się zorientowałem, kochani, że to jest konkurs, bo może byśmy się wkręcili troszkę w te ich zabawy. Natomiast, no, zobaczcie, chyba jeszcze będzie dogrywka, coś tu mam takie wrażenie, bo chyba jedni i drudzy, nie wiem, nie trafiali. Tak to chyba wygląda. Nie, tam idą teraz pompki z Dawidem, czyli w tej chwili... Zobaczcie, pokazana pompka na piłce, diamentowo, króciutko. Oj, przepraszam, uciekłem z kamerą, zobaczcie. Piękne ćwiczenie. I teraz tamci też, dlatego że, słuchajcie, zwycięska drużyna ze środka trafiła. W takim razie drużyna Gutka i drużyna zewnętrzna tutaj, no, pompuje. Świetny trening, kochani, jeszcze raz, ogromny entuzjazm, ogromny excite. Przypominam, to poranna jednostka treningowa, po obiadku będzie popołudniowa, według rozpiski motoryczna, także meldujemy się tam za sekundkę, pozdrawiamy serdecznie. Ja uciekam na sekundkę coś zjeść w tamtą okolicę, pomalutku, a za chwilę do Was wracam. Kochani, ciekawa sytuacja, robimy króciutką dogrywkę, zawodnicy szykują się na obiad, natomiast zobaczcie, w bramce bramkarz reprezentacji Polski i sztab szkoleniowy z Dawidem, z trenerem Marcinem, no, próbują tutaj nad małą brameczką pokonać, słuchajcie, naszego reprezentanta Polski Karola. Przypominamy, że Karol to wychowanek naszego Marcina jeszcze w Krakowie, Kraków. Natomiast słuchajcie, Dariusz Wosz w tej chwili, zobaczcie, zewnętrzniak poszedł, kochani, ale mur to wyłapał. To był strzał trenera Marcina, natomiast no zaraz zobaczymy, słuchajcie, jak to tam się dalej potoczy. Ja myślę, że słuchajcie, żeby te bramki były bardziej atrakcyjne, ulala, poszło, słuchajcie, chyba specjalnie był strzał tutaj na busika. Natomiast słuchajcie, żeby to chyba było bardziej widoczne, to przejdę kawałeczek do tyłu, żebyśmy widzieli ten strzał za bramki. Zobaczcie, uff, fajne teraz uderzenie, ładny, kąśliwy strzał, taki spadający, kochani, listek nisko albo tuż obok, ciężko mi z tej odległości ocenić. Natomiast czekajcie, zobaczcie, kolejny strzał i... Uch, jakie okno piękne złapaliśmy. Wygląda to dobrze. Zobaczcie, piękna bramka, natomiast stąd troszkę lepiej widać. Tam butelkę z wodą u góry przy wyjściu, wiesz, zostawiłem nalaną. Natomiast przejdę kawałeczek teraz na tą stronę, zobaczcie. I... No, chciałbym bardzo zobaczyć, kochani, rzuty wolne w wykonaniu Dawida. On się będzie teraz do strzału układał. Słuchajcie, naprawdę niesamowita sylwetka, niesamowicie, słuchajcie, cały czas w gazie. Dawid, uwaga, zobaczcie, prawa noga do boku bramki, już ruch bramkarz zrobił, słuchajcie, świetnie, szkoda, że nam tu zasłaniają troszkę. Och, piękny, ładny taki strzał, cięty, niedużo brakło, ale jednak troszkę brakło. W każdym razie, kochani, to na pewno taka dodatkowa atrakcja, ciekawostka w trakcie obiadu. Chciałem króciutką dogrywkę dobić do materiału, który dla Was wyemituję jako odcinek numer 1. Przypominam, że z pozostałych jednostek zrobię króciutki skrót dla Was z informacją, kochani, jak tutaj się bawimy, jak tu pracujemy. Natomiast jeszcze raz ogromne podziękowania tutaj dla pana Marcina. To on, to trener tutaj Tygrysich Serduszek z Krakowa.
No, naprawdę bardzo zaangażowany człowiek. Przed sekundką poznałem jego piękną część rodziny. Pozdrawiamy serdecznie szanowną małżonkę. Tworzą piękny duet, kochani. Piątka wspaniałych dzieciątek. Mamcia, do roboty, kochana. Ja też namawiam moją mamcię cały czas, żebyśmy was dogonili, Marcinie, ale na razie mamcia jeszcze, no tak definitywnie to chyba nie powiedziała jeszcze, zobaczcie. Będzie teraz taki strzał za, patrzcie, uwaga. Cwany, ładnie, ładne, fajne uderzenie, ale bramkarz to przeczytał. No kochani, doświadczenie kontra młodość. Patrzcie, teraz znowu trener Marcin. No ma obiecane, że parę tych strzałów odda. Widzieliśmy tam jedno okno właśnie, słuchajcie, w tej chwili od trenera z prawej strony. Patrzmy na to i... No nie, teraz słuchajcie, podpiłe ten strzał i poszło daleko. Natomiast kilka strzał. Chcieliśmy pokazać, że naprawdę jest fajna, dobra atmosfera. Piłkarze oczywiście za kilka chwil, kochani, będą jeść obiadek, mają swoją godzinę odpoczynku. Słuchajcie, naprawdę połapane, świetnie połapane do perfekcji. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego przedsięwzięcia, kochani. Po pierwszej jednostce treningowej wszyscy żywi, zdrowi, cali. Teraz, kochani, pięknie głową Dariusz Woszko, oni dyrektor VFL. No, bawią się dalej piłką, słuchajcie, nic się nie zmienia. To jest niesamowite, słuchajcie, że no świetnie. To jest niesamowite, kochani, że jakby nieprzerwana jest ta pasja, że tutaj nie ma tu nic wspólnego, słuchajcie, z wiekiem. Natomiast no, patrzcie, koniec, jeszcze ostatnie uderzenie Marcina. No piękne okno, kochani, ale to już chyba bez pogotowiu bramkarza. Tyle, jeżeli chodzi o naszą pierwszą dopołudniową jednostkę. Pozdrawiamy was serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko.